Jak jest pan kontrolny? Witamy na konferencji prasowej wolności szkieleckich struktur. Dziś przeprowadzamy ogólnopolską akcję pod tytułem Wysyłamy PIT-y w kosmos. Jest to jeden z ostatnich dni, kiedy można składać zeznania podatkowe w naszym kraju. Uważamy, że podatki dochodowe są niepotrzebne, dlatego symbolicznie teraz wypuścimy tego PIT-a w kosmos. O ile on tam leci. Panie poleci. Nie chce się uwolnić. O, polecam. Konferencji prasowej jako pierwszy głos zabierze kolega Krzysztof Kaszyn. 25 lat, mniej więcej tyle obowiązuje u nas podatek od wynagrodzeń, zwany inaczej podatkiem od osób fizycznych. Przez ten okres czasu trochę się o nim dowiedzieliśmy. No i niestety uważamy, że ten podatek jest nieuczciwy, ten podatek jest nieefektywny, dlatego że każe za pracę osoby, które pracują. Czym więcej pracujesz, czym bardziej jesteś przedsiębiorczy, czym większą inicjatywę wykazujesz, tym więcej musisz odprowadzić do Skarbu Państwa. Z tego tytułu ten podatek jest również niemoralnym podatkiem. Mało tego, 80% urzędników skarbowych zajmuje się jego rozliczeniem, co nas, podatników, kosztuje ponad 2 miliardy złotych rocznie. Na same znaczki i obsługę bankową i pocztową jest wydawane ponad 20 milionów złotych. Z tego tytułu uważamy, że ten podatek należy jak najszybciej zlikwidować, bo proszę zauważyć, nas niestety też jako podatników ten wypełnianie tych PIT-ów, drukowanie, przygotowanie i wysłanie, czy też pocztą, czy też zaniesienie osobiście kosztuje podobnie 16 tysięcy etatów rocznie. Z tego tytułu uważamy, że ten podatek jak najszybciej należy zlikwidować, bo on jest niemoralny, on jest z punktu widzenia ekonomicznego, zaledwie kilka procent przynosi budżetu w skali roku. Tak, dokładnie. Z tego co widzimy w budżecie, z wykonania budżetu w roku 2016, podatek dochodowy stanowił 15% dochodów budżetu naszego państwa, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że to są dochody głównie od emerytów, od rencistów, od pracowników administracji publicznej, od wojskowych i tym podobnych ludzi, którzy pracują na państwowych etatach. Faktycznie, jeśli weźmiemy pod uwagę to, jakie są wpływy z tego podatku, to jest to 20 kilka miliardów złotych od osób fizycznych, od osób prawnych łącznie. Czyli to jest tak naprawdę tyle, ile wydajemy rocznie w roku 2017 na program 500+. My uważamy, że trzeba zlikwidować podatek dochodowy i zarazem zlikwidować program 500+. W związku z czym ci, którzy pracują, będą pieniądze zostawały w ich portfelach, będą mieli na sfinansowanie potrzeb swoich dzieci. A podatek dochodowy, jak powiedział kolega, jest niemoralny, bo z tego podatku są finansowane na przykład dzieci tych, którzy nie pracują, którzy nic nie robią, a których zawodem jest bezrobotny i tylko chodzi do urzędu, aby te pieniążki pobierać. Więcej o działaniu podatku dochodowego w Kielcach i o wydatkowaniu jego powie kolega Krzysztof Pająk ze Stowarzyszenia Republikanie, jak wygląda w Kielcach właśnie. Proszę Państwa, podatek dochodowy wpływa do budżetu gminy. Mamy coś takiego przy funkcjonowaniu, jeżeli chodzi o wydatkowanie z opieki społecznej, jak świadczenie alimentacyjne z Funduszu Świadczeń Alimentacyjnych przy MOP. W roku 2016 zostało przekazane na alimenty dla osób, które spełniały odpowiednie warunki finansowe ponad 7 milionów złotych. Natomiast wpływy od osób, które zalegają z alimentami, było około 1,5 miliona złotych. Zatem około
5 milionów złotych deficytu w budżecie miasta jest z tytułu wypłacania świadczeń alimentacyjnych z funduszu świadczeń alimentacyjnych przy MOPR. Te pieniądze są kosztami utrzymania osoby, która nie pracuje i która pobiera świadczenia tylko i wyłącznie dlatego, że są takie amoralne przepisy. Stąd też likwidacja podatku dochodowego wiązałaby się automatycznie z likwidacją funduszu alimentacyjnego przy opiece, przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, co byłoby mobilizujące przede wszystkim dla osób, które nie chcą pracować, a które chcą żyć na garnuszku podatników. Jeżeli chodzi o ściągalność, przepraszam, nie o ściągalność, jeżeli natomiast chodzi o ściganie osób, które zalegają z wpłatami świadczeń alimentacyjnych, to na około 1100 osób na koniec ubiegłego roku około 70 wniosków zostało skierowanych do prokuratury o ściganie osoby, która zalega z alimentami. Zatem ściągalność pieniędzy od osób, które zalegają z alimentami, jest praktycznie żadna, natomiast wszystkie matki pracujące muszą dokładać i muszą płacić na matki, którym się pracować nie chce. Ja tylko jeszcze dodam, że świetnym wyrazem tego, że można to koszta ciąć w administracji, jest to, co robi teraz Donald Trump, czyli ogranicza pole manewru do rozrostu biurokracji, bo ona cały czas się rozrastała także i w Stanach Zjednoczonych, a zarazem obniża podatki dochodowe. I tą drogą powinna iść Polska, a nie drogą odwrotną, bo to nas prowadzi na manowce i jeśli będziemy cały czas podwyższać podatki, zwiększać administrację, to będzie to kolejny argument za tym, żeby z tego kraju wyjeżdżać, bo młodzi ludzie nie będą mieli żadnych perspektyw, tak jak do tej pory to niestety bywa. Jeśli będą niskie, proste podatki, tak jak postuluje Wolność, wówczas będzie większa możliwość do rozwoju firm, a co za tym idzie, do bogacenia się naszego narodu. Dziękuję. Dziękuję.